Mogę jakoś pomóc? Nie, już kończę. Jakimś cudem Rafeni spierdolili mi geometrię. Jesteś gotowy? Zawsze. A ty? Wyspana i gotowa? Spałam jak dziecko. Wykombinowałaś coś w sprawie Hellmana? No jasne. Popatrz. No to opowiadaj. Ten klucz to jesteśmy my, nie? Przecinak to AV-ka, a śrubokręt to miejsce, w którym AV-ka powinna zaryć w piach. Na pewno się zastanawiasz, jak ją zmusimy do lądowania. Twoim działkiem. Działko się przyda do czego innego. Ten kaliber nie przebije pancerza u takiego kolosa. Zrobimy inaczej. Zaciskacz. To jest nasze rozwiązanie. Elektrownia mikrofalowa. Elektrownia? Czekaj, chcesz użyć impulsu EMP? Brawo. Ale jak? Nie wygenerujemy takiego impulsu na zawołanie. Założymy się. Podjedziemy pod kolektor, włamiemy się do środka i przesterujemy panele. Jak tylko AV-ka znajdzie się w zasięgu, doprowadzimy do wyładowania elektromagnetycznego. To jej wysmaży całą elektronikę. Czyli napęd, systemy nawigacyjne? Komunikacje, wszystko się stopi. Nie będą mieli szans. Zamurowało cię? Pamiętaj, że potrzebuję Hellmana żywego. Byłoby miło, gdyby ta AV-ka nie wyleciała przy okazji w powietrze. Wiem przecież, ale i tak lepiej, żeby Hellman zapiął pasy. Jak nam się uda, to gość nie będzie miał miękkiego lądowania. No dobra, to jedziemy. Super. Wsiadaj szybko, bo zimno jest. Kto jest właścicielem tej elektrowni? Rząd czy jakaś korporacja? A to jakaś różnica? Myślisz, że kto pociąga za rządowe sznurki? Zastanawiam się tylko, komu za chwilę nadepniemy na odcisk. Rozejrzyj się. Zasada jest prosta. Jeśli coś widzisz, to należy to do korporacji. Lubisz zadzierać z korpami, co? Myślisz? Chociaż nie. Poprawka. Rogue, nasz. Rafeni. Chodzisz na grząski teren, Vi? Ty po prostu lubisz zadzierać z każdym. W takim razie to chyba bardzo dobrze, że jestem po twojej stronie, co? A tak z innej beczki. Najdziwniejsza rzecz, jaką przewoziłaś, to? A co? Gramy w 20 pytań? No powiedz. Zastępca dyrektora finansowego Kaukazu. Byłaś jego szoferem? Jechał w bagażniku. Martwy. Martwy? Długa historia. Może kiedyś ci opowiem. Dojeżdżamy do Tamy. Tu robimy krótki przystanek. Skalibrujemy cię z wieżyczką. Będziesz mógł obsługiwać działko. To nam da większe szanse w razie czego. Podepnij się tutaj. Jak mam się podpiąć? Normalnie osobistym? No a jak? Tylko uważaj na wtyk. Czasem nie łapie. Wpięte. Chwilka.
Diagnostyka musi przejść. Cholera, błąd wyskakuje. Dziwne. Obejdę to. I w ten sposób Panam za chwilę pozna Johnego Silverhanda. Na jakimś, kurwa, wygwizdowie. Gratuluję. Ej, ty masz chyba zawirusowany implant. Ten w karkowym. Mam w głowie bioprocesor działający niezależnie ode mnie. Dlatego pewnie twoja diagnostyka to flagowała. Mhm. Może. Ale żadne dane nie wyciekną z niego łączem personalnym. Twój wóz jest bezpieczny. Dobra. Wierzę, że niczego nie spierdolisz. Okej, jedziemy z tym. Widzisz ten szajs tam? Puść w to krótką serię. Ja się zajmę kalibracją. Dobrze. Dawaj następny cel. Pojedynczy. Okej, jeszcze jeden. Ciągłym teraz. W porządku, kończymy to. I co? Nie było tak źle. Kalibracja spoko, ale przydałaby ci się aktualizacja softu. Skaner, kontrolery. Jakieś dwie generacje do tyłu. Lepsze rzeczy można dostać na kabuki za pół darmo. Pomogę ci jakby co. Dobra, dobra, ważne, że działa. No i gdzie ta elektrownia? Zaraz zobaczysz. Znam miejsce, z którego będziemy mogli się rozejrzeć. Tylko się upewnię, czy okolica jest czysta. Sabotaż korporacyjnej elektrowni, atak na korporacyjny transport, porwanie korporacyjnego chuj. Odmieniasz słowo korporacyjny przez wszystkie przypadki, czy do czegoś zmierzasz? Zaczynasz przypominać mnie sprzed 50 lat. Brakuje ci tylko charyzmy i dużego kutasa. Może jednak się dogadamy. Przypominam ci, że chcę dorwać Hellmanna nie po to, by dopierdolić Arasace. To kwestia życia i śmierci. Mojego życia lub śmierci. A ja przypominam ci, że walczysz właśnie o życie przez Arasakę, ich skurwysyński tech. Więc ostatecznie kogo obchodzi motywacja? Cel uświęca środki. Zrobisz wszystko, by przeżyć. Wszystko w porządku. Żadnych patroli w okolicy. Patrz, to wielkie to kolektor. A widzisz te anteny? Każda zbiera mikrofale z satelit na orbicie. Potem to jest przetwarzane na energię. Te anteny ciągną się wzdłuż całej międzystanówki. Gdybyśmy wywołali reakcję łańcuchową w kolektorze... To każda z tych anten wyemituje silny impuls EMP. I AV-ka wleci jak mucha w sieć. Musimy tylko jebnąć impulsem w odpowiednim momencie. No to złapmy ją. Jak wejdziemy do elektrowni, przeciążysz systemy. Ja zrobię obejście dla detonatora. No to zacznę od transformatorów. Rozreguluję napięcie, to zresztą pójdzie szybciej. No, zajebisty pomysł, tylko... Tak, tak, wiem. Konwertery. Ale one nie będą problemem. Po prostu podkręcę wszystko na maksa. No to się widzę, rozumiemy. Co teraz? Musimy poczekać. Ruszymy tak, żeby zgrać wjazdy do elektrowni z lotem AV. Jasne. Zbieramy się. Brałaś już kiedyś udział w takiej akcji? W zestrzeleniu AV-ki? Sama? Nie. A co? Rog miała rację. Wi. Mówiła, że jesteś dobra. No i jesteś. Aha. Chyba, że tak. To miała rację. Ale jeszcze nie przejęliśmy tej AV-ki, więc poczekaj z ubóstwianiem Rogue. Okej. Chyba cię rozgryzłem. Tak? Co byś wolała? Żeby nam się udało, czy żeby Rogue nie miała racji? Wiesz co? Spadaj. Thank you.
Dobra, zaraz będziemy na miejscu. Pamiętaj, robimy wjazd, rozpierdalamy system i zjeżdżamy stamtąd. Trzymaj się! Może szarpnąć! Przygotuj się! Okej, jestem gotowy. Drony! Zajmę się nimi! Zdejmij te gówna, zanim nas odstrzelają! Pozbądź się tych dronów, Fi! A myślisz, że co robię? To rób to skuteczniej! Te tarcze! To wszystkie? Pod warunkiem, że się pośpieszymy. Cholera pana, nie wiem, czy nie przegięliśmy. Przeżyję. Widzisz to? Wszystko mruga jak pojebane. Chciałaś na maksa, to masz na maksa. Zajebiście. Ale lepiej stąd zjeżdżajmy, bo nas usmaży. Spierdalajcie stąd, zanim coś się stanie z chipem. Dzięki za dobrą radę. A już miałem urządzać tu piknik. Wiesz, kocyk, kremik, kiełbaski, parawan. Uważaj, może... Johnny? Johnny? Kurwa. Okej. Jest okej. Kurwa. Kurwa. Spierdalaj stąd. Nie było najczyściej, ale dobrze poszło. A co z detonatorem? Działa? Jest git, nawet nie gubi zasięgu. Odjedziemy stąd na tyle, żeby impuls nam nie przypierdolił. Zaczajmy się na tamtym klifie. Stamtąd dobrze widać przekaźniki. Zaczekamy na nią. Dobra. Masz. Zawsze chciałem nacisnąć taki wielki czerwony guzik. Ale będziemy wiedzieć kiedy. Nie martw się, zobaczę ją. Odpalisz impuls, jak dam ci znać. Nawet nie zorientują się, co ich zmiotło z nieba. A tak swoją drogą... Niedługo pierdolniemy w wartą miliony eurobaksów własność Kang Tao. Jak się z tym czujesz? Będziemy mieć tylko jedną szansę, pana. Nie spieprzmy tego. Nie martw się, ja doprowadzam rzeczy do końca. Zawsze. O, ciekawe. Co? Cisza. Szum miasta, ludzkie głosy, zapachy. Nie ma tego, znikło. Nawet wiatr tylko tę pustkę potęguje. Zapomniałem już, że cisza w ogóle istnieje. Ale z zapachami to jednak przesadzasz. Kojotów nie czujesz? Serio? Myślałem, że to twój odświeżacz w samochodzie. Wal się! Lepiej się teraz skoncentruj na wypatrywaniu tej afałki. Leci! Od strony Pacyfiki! Dobra. Przygotuj się! Jeszcze chwila! Jeszcze! Teraz! No to boom!
Cholera, co jest? Szlak to wszystko. Dostała! Panam, silniki ciągle działają. Kurwa, ucieknie nam! Nie ucieknie. Musimy ją dorwać. Czekaj chwilę. Panam, co ty wyprawiasz? I tak to się robi! Traci wysokość. Mamy bydlaka. Jedziemy. Mamy ją! Po takim jebnięciu nie ma szans, żeby się utrzymała w powietrzu. Będą musieli lądować awaryjnie albo się rozbiją. Wyłapałeś to? Ognia, AV-ka. Nie widzę oznaczeń. Tracą wysokość. To miecz i skorpion. Jesteś? Co oni odpierdalają? Chodź. Przy generatorach. Jedź za nimi. Zaraz ruszam w twoją stronę. Może problem baterii sam się... Nie zbliżajcie się do AV-ki, powtarzam. Nie zbliżajcie się do AV-ki. Po drodze, bo zacznę zabawę bez ciebie. To Kang Tao. Poczekajcie na mnie albo spierdalajcie stąd! Oni chcą mi pomóc, ale nie wiedzą, czy to korpo. To jest kurwa samobójstwo! Impuls zakłóca nadajniki, nie słyszą mnie! Mam trójkę na radarze. Drony? Tak. Przygotuj się. Chcą nas pogonić. Musimy to ominąć. Musimy dotrzeć do Mitra Skorpiona. Pana, mam problem. Coś się zacięło. Wysiadło wspomaganie. Naprawię to. Trzyma się. Przez chwilę jedziemy na autopilocie. Zaciął się z sukinsem. Kurwa, siedzą nam na ogonie. Wiem! Pierdolone zatrzaski nie chcą puścić. Jeszcze chwila. Kurwa! Nic mi nie będzie, okej? Okay? Powinno już działać. Przynajmniej przez chwilę. Chwila powinna nam wystarczyć. Za tamtym wzgórzem! Mamy je z głowy! Ach, kurwa! Panam, wszystko okej? Okay? Pierdolony rykoszet! Dasz radę? Ach, spoko, żyję. Ej, ziom! Gdzie jesteś? Halo! Jasne! Skorpio! Nadawajcie na otwartym kanale w pobliżu wraku, bo może jeszcze się was nie spodziewają! Ja pierdolę! Coś się stało. Słyszałeś te strzały? I mi się coś musiało stać. Sprawdźmy to. Jest brak. Ale nie widzę ani skorpiona, ani Mitra. To było przeterminowane. Ach, chuj. Vi, podepnij się do drona. Zeskanujemy okolice. Musimy wiedzieć, co się dzieje. No to lecimy. Podłączysz się do wizji? Mhm. I jeśli oni dorwali Aldecaldos, jeśli Mitch i Skorpion nie żyją, to ja... Wiem. Wpięty. Przejmuję sterowanie. Jeszcze żyje. Czyli mają ich. Rozstawili wyrzutnie. Rozniosą nas na strzępy, jak się zbliżymy.
Da się ją zdjąć? Może. Ale trzeba by się tam przedostać. Pięciu kangów do patrolu. Gdyby nie te pieprzone zakłócenia, ostrzegłabym ich. To przeze mnie. Po co oni jechali za tą AV-ką? Matoły! Pewnie trzymają Hellmana w AV-ce. Pamiętaj o wyrzutni. Rozniesie nas, jak podjedziemy. Dobra, to robimy tak. Ty zostajesz w wozie, a ja spróbuję... Nie rozpędzaj się tak. Idę z tobą. Tam są moi ludzie. Panam, nigdzie nie idziesz. Jesteś ranna. Zaczekasz w wozie. Ja spróbuję ogarnąć wyrzutnię. No, dobrze. Ale mam karabin Mitcha. Spróbuję cię osłaniać stąd. Dobry pomysł. Ruszamy.
Droga czysta. Jadę do ciebie. Osłaniam cię. Odsunąć się! Odsuńcie się i rzućcie broń! Albo go zastrzelę! Powtarzam! Rzućcie broń! Natychmiast! Kurwa! Palam! Szlak! O cholera. Wszystko w porządku? Nic mi nie jest. Matule pierdolone! Oberwałaś? Czekaj no, opatrzę ci to. Nic mi nie będzie, chodźmy stąd. Nie zdążyliśmy się wycofać, panam. Błyskawicznie się przegrupowali i zaczęli pruć rakietami. Straciłem wszystkich ludzi. Wszystkich? A Skorpion jest tu? Miecz? Czy on... On żyje, tak? Pana, przykro mi. Nie zdążyłem. Nie. Jesteś pewien? Nie, nie. Skorpion i reszta. Żałuję, że nie zjawiliśmy się wcześniej. To byli świetni ludzie. Najlepsi. Nie musieli tu dzisiaj zginąć. Powinnam była go powstrzymać. Próbowałem. Ciebie też by nie posłuchał. Nigdy nas nie słuchał. Uparty sukinsyn. Skoro byliście w okolicy, to pewnie też z powodu tej afałki. Potrzebujecie czegoś? Muszę dotrzeć do człowieka, którego przewozili w tej afałce. Wiesz coś? Widziałeś? Tak, zabrali go ze sobą. Naszymi wozami. Gdzie? Na zachód. Niewielki oddział. Obstawa tego twojego pasażera. Pewnie szukają sposobu na zawiadomienie centrali. Więc to wyście jej przygrzali z EMP? Próbowaliśmy was ostrzec, ale nie byliśmy w stanie się z wami połączyć. Jeśli zabrali wasze wozy, to może będzie dało się ich wyśledzić w tym pyle. Pojadę za nimi. Zostań z Mitchem, ja sobie poradzę. Jadę z tobą. Obiecałam, że ci pomogę. Poza tym te skurwysyny zabiły Skorpiona. Nie odpuszczę im. Nie dyskutuj z nią, V. Nie ma sensu. Jedźcie. Ja zwołam ludzi. Zajmiemy się wszystkim. Zostawimy ci mój wóz na wszelki wypadek. Tylko pilnuj działka, bo czasem się zacina. A my weźmiemy motocykle. W porządku. Kang Tao stracili kontakt ze swoją afałką. Prawdopodobnie już jej szukają. Lepiej się pośpieszcie. Ale pana... No? Odbierzesz ten wóz, prawda? Obiecuję. Zbierajmy się, zanim przyślą tu jakieś służby ratunkowe. Ciekawe, czemu się zdecydowałaś ze mną jechać dalej? Chodzi o zemstę? Czy to ważne? Chcę dorwać skurwieli, którzy zabili mi przyjaciela. Ale też mam umowę z tobą. Poza tym beze mnie nie dasz sobie rady. No tak. Dzięki. Poślemy ich do piachu. Wszystkich. Swoją drogą, po tej sprawie z naszym nie spodziewałem się, posłuchaj. Ja o tamtym nie zapomniałam. Nadal uważam, że zachowałeś się chujowo. Przecież wiesz, że... Ale Mitch żyje także dzięki tobie. I tego też nie zapomnę nigdy. Poza tym obiecałam ci, że dostaniesz swojego Hellmana. No, to go dostaniesz. Ruszajmy. Mam nadzieję, że nie odjechali za daleko. Zaraz się przekonamy. Patrz, ślady zaczynają się tam. Pojedziemy za nimi. Mamy trop. To jedziemy za nimi.
było na tyle. Skorpion mówił, że Night City mnie rozczaruje, wiesz? Tak dobrze cię znał? Być może lepiej niż ja siebie. Mówił, że jak już będę miała dość miasta, to nakupujemy żarcie w puszkach, zalejemy termosy kawą w whisky i ruszymy w trasę. Byle dalej od tego całego syfu. Brzmi jak fajna przygoda. To są. Ale on nie żyje. Kurwa, i to... Wszystko jest takie... Z tego lotniska został tylko spękany datum. Nie. Jeśli myśleli, że ty żyjesz. I pamiętaj, że masz jeszcze parę spraw do załatwienia. Tak. Żebyś kurwa wiedział. Uważaj, snajper za panem! Sprzątnij ich, Vi! Strzelajcie! To za naszych kutasy! Pozostali musieli zabrać Hellmana. Dobra, to wszyscy. No to się lepiej pośpieszmy. Zostawili kilku na lotnisku, a reszta pojechała z Hellmanem. Też bym tak zrobiła. Szukają sposobu na wezwanie swoich. Nie zaryzykują jazdy przez pustynię bez większej obstawy. Mam nadzieję, że Mitch skontaktował się z Aldecaldo z tymi pieprzonymi zapłuceniami. Przyjadą po niego, nie martw się. Wiesz, o czym teraz pomyślałam? No? Że tak właśnie wygląda moje życie. Kurwa, właśnie tak. Jak tylko próbuję się wyrwać z jednego góry. A nam? Jeszcze wciągam innych za sobą. Ale koniec z tym spierdolą. Może mnie mocno kopnąć w dupę, jakbym jeszcze coś spierdoliła. Przecież niczego nie spier... Obiecaj. Dobra, obiecuję. Idę o zakład, że tam trzymają Hellmana.
Widzę. Helmana pewnie trzymają gdzieś pod kluczem. Ale Vi, dystrybutory są w niezłym stanie. To mi nie wygląda na nieczynną stację. Suki i syn mogły wezwać transport. Zorientujemy się. Szybko. Musi to być. Dobrze, spodziewam!
Kto cię przysłał? Ej, spokojnie. Musimy pogadać. Pracujesz dla Yorinobu Arasaki? Masz mnie ściągnąć z powrotem, czy... Co za żałosny szczur. Zaraz zacznie wrzeszczeć albo spróbuje spierdolić. Ucisz go. Nie przypadł ci do gustu, co? Tak jak ty jemu. Cwaniak jeszcze nie wie, że ciebie powinien się bać bardziej niż Arasaki. To nic osobistego. Miałeś dać znać Takemurze, kiedy znajdziesz Hellmana. Racja. Zadzwonię do niego. Tylko pamiętaj, masz Hellmana, a to ostatnio bardzo cenna waluta. Postaraj się na tym coś ugrać. Takemura uratował mi życie. Bo miał w tym interes. Teraz też chodzi tylko o biznes. To nie jest twój kumpel. Takemura, mam dobre wieści. Dorwałem Hellmana. Żyje? Co powiedział? Żyje, żyje. Na razie nie był zbyt rozmowny. Zabieram go teraz do Sunset Motel. Przyjadę tam. Przetrzymaj go do tego czasu. Tak zrobię. Do zobaczenia. Trzeba go zabrać gdzieś, gdzie da się spokojnie porozmawiać. Racja. Wygląda na to, że twoi nowi przyjaciele się zjawili. To on? Tak. Zabierz go na zewnątrz. Wrzuci się go na motocykl. Leż grzecznie. Kawaleria przyjechała. Mitch zgarnął kilku aldekorów. Jest czysto. Po drodze nikogo nie widzieliśmy. Ale lepiej stąd spieprzać jak najszybciej. W ogóle to co chcesz z nim zrobić? Muszę mu zadać kilka ważnych pytań. No to mam nadzieję, że dostaniesz kilka ważnych odpowiedzi. Sol. Tu wszystko skończone. Jest czysto. Słyszałem, że Mitch żyje dzięki tobie. Dzięki Vi i pana. Oboje ratowali mi dupę. Mam nadzieję, że on wart był tego wszystkiego. Sol, ja próbowałam połączyć się ze Skorpionem, ale... Może mogłabym jakoś pomóc. Zrobiłaś już wystarczająco dużo. Próbowałam go powstrzymać. No nie wierzysz mi? Vi, powiedz mu! To naprawdę nie jest wina pana, co? Ostrożnie, jeszcze nie jesteśmy kolegami. Poza tym nikt nikogo o nic nie obwinia. Jasne. Pana mi tylko pomagała. Gdyby nie ja, ta fałka nie zostałaby uszkodzona. Skorpion i jego ludzie nie ruszyliby za nią, taka jest prawda. Gdy jesteś Aldecaldo, zawsze odpowiadasz za siebie i swoich bliskich, niezależnie od okoliczności. Być może Panam musi zadać sobie pytanie, czy wciąż jest z Aldecaldo. Kurwa. Nie przejmuj się Solem. Przejdzie mu. Mam to gdzieś. Ale on nie ma cię gdzieś, Panam. Jak tylko dowiedział się o wszystkim, kazał ruszać za wami. Martwił się, że coś ci się stanie. To on... Może wam chwilowo nie po drodze, ale należysz do rodziny. A dla rodziny Sol zrobiłby wszystko. Tylko czy ja wciąż należę do tej rodziny? Wiesz, że tak. Wróć do nas. Rozumiem. Vi, przepraszam za tę scenę. Sam widzisz, trudne to wszystko. Ale poradzę sobie. A ty o siebie dbaj, dobra? To co teraz? Wracasz do Night City? Chyba tak. Muszę pomyśleć o wszystkim. To chyba wszystko. Do następnego. Nadlatują!
macie minutę. Zwijamy się. Do następnego. I dbaj o motocykl Skorpiona. Jest twój. Hej. Gdzie jesteśmy? Chcę pogadać o biochipie, który stworzyłeś dla Arasaki. Dobra, wyjaśnijmy sobie jedno. Nie przysyła cię Yorinobu Arasaka. Nie. To znaczy, że masz dla mnie nową ofertę. Jeśli twój szef zapłaci więcej niż Kang Tao, możemy negocjować. Nie zrozumieliśmy się. Nie ma żadnej oferty. To czego chcesz? Mam w głowie konstrukt Silverhanda. Zaczynam od tego świrować. I wiem, że będzie już tylko gorzej, jeśli go nie usunę. Nie tak to reklamujecie na mieście. Więc słucham wyjaśnień. Silverhand? Prototyp? Niemożliwe. Skąd masz ten biochip? Długa historia. Jeśli dopadnie mnie Arasaka, jestem trupem. Ty podobno umierasz. Czyli w zasadzie nikomu się nie śpieszy. A mnie to naprawdę interesuje. Musisz usunąć biochip z mojego systemu. To nie takie proste. To ty go skonstruowałeś, tak czy nie? Więc w czym problem? Jeśli mówisz prawdę, masz w głowie nową, eksperymentalną wersję biochipu. Czym się różni wersja prototypowa? Zawiera jakiś inny typ engramu? Bardziej... świadomy? Agresywny? To biochip jest wyjątkowy, nie engram Silverhanda. Poprzednia wersja służyła do kontaktowania się z zapisanymi engramami. Była cholernie rzadka i cholernie droga, wiem. Ta jest jeszcze rzadsza. Miała służyć do pełnej aktywacji engramu w nowym ciele. Kiedy opuszczałem Arasakę, projekt był wciąż w fazie testów. Jak dokładnie miała działać ta nowa wersja? Planowaliście, że co, że engram będzie wygryzać ludzi z ciała? W trakcie testów zakładaliśmy, że ciało podczas zagnieżdżania konstruktu będzie już neuralnie obojętne. Czyli martwe. Tak. Dlatego to, co przytrafiło się tobie, jest tak interesujące. Na ile wyceniacie nieśmiertelność, a? Kto mógłby sobie pozwolić na taki tech? Ten model nie miał prawa ujrzeć światła dziennego. Prototyp powstał na polecenie Saburo Arasaki, który osobiście nadzorował cały projekt. Czyli gdyby nie Yorinobu, nikt by się o tym nie dowiedział. A gdyby nie ty, projekt nie okazałby się sukcesem. To jest prawdziwy przełom. Ja to mam szczęście. Teraz jestem najbardziej wyjątkowy ze wszystkich. To znaczy, że mi pomożesz? O, proszę. Najpierw muszę to zobaczyć. Okej. Niewiarygodne. To wygląda? Nie wierzę, że ten typ ma nam pomóc. O kurwa! Co? Co jest? Szkoda, że nie będę mógł zbadać tego dokładniej. No, jeszcze tego brakowało, żebyś był jego królikiem doświadczalnym. Mów, jak się tego pozbyć! Przykro mi. Twoja sieć neuralna uległa całkowitej deterioracji. Nie może już działać samodzielnie. Jedyne, co mogę zrobić... Aha, zaczyna się targować. To dać ci namiary na dobrą klinikę w Szwecji, gdzie pomogą ci przejść bezboleśnie przez ostatni etap. Czekaj, mówiłeś, że projekt jest w fazie testów. Więc skąd wiesz, jak to się skończy? Bo przed chwilą widziałem, jak konstrukt przeżera ci mózg. On jest zaprogramowany, żeby za wszelką cenę zagnieździć się w nowym środowisku. A twój mózg nie jest w żaden sposób zaprogramowany, żeby umieć z tym walczyć. Czyli co? Engram prędzej czy później wygra. Tak. A z tego, co słyszałem o Silverhandzie, to rzecz dokładnie w jego stylu.
Wygląda na to, że wyrosłem na czarną legendę Arasaki. Co dokładnie się ze mną dzieje? Ty mi powiedz, jak to jest mieć dwie osobowości? Bo to nie jest tak, że słyszysz głosy. Ty jesteś jednocześnie sobą i Silverhandem. Widzę go i mogę z nim rozmawiać. To nie jest rozmowa, ale rozumiem, co masz na myśli. Zauważyłeś już, jak konstrukt wpływa na twój proces decyzyjny? Daj już spokój. Pod tym względem Johnny jest jednak tylko głosem w mojej głowie. Często ma inne zdanie, ale nie może mnie do niczego zmusić. Jesteś królewską partią. To nie będzie jak wygrana w debacie. Po prostu skala powoli zacznie się przesuwać. Co masz na myśli? Zaczniesz robić rzeczy, które kiedyś byłyby nie do pomyślenia. Przecież wiesz, kim on był. To fanatyk. Terrorysta. I samobójca. A to skurwiel. No i kto ci teraz robi wodę z mózgu? Dlatego myślę, że lepiej, żebyś już teraz pomyślał o klinicznej izolacji. Johnny przynajmniej nigdy się tak nie zaszmacił jak ty. Bronisz go? Czy dopuszczasz do głosu? Proponował już, że przejmie twoje ciało. Tylko na chwilę? Nie. A zgodziłbyś się? Johnny... Żartowałem, ale uważaj, on cię zaraz przegada. Dobra, dosyć tego. Czy ty teraz grasz na czas? Bo nie wiem, co próbujesz zrobić. Przekonać mnie, że na nic mi się nie przydasz? Bo w takim razie mogę ci po prostu strzelić w łeb. No wreszcie. Spróbuję ci pomóc, jeśli przejdziesz razem ze mną do Kang Tao. Zapomnij o Kang Tao. To co, masz jeszcze jakieś pomysły? Jeśli myślisz, że ktokolwiek poza mną będzie w stanie ci pomóc, mogę ci przekazać schematy biochipu. To pełna dokumentacja projektu. Kang Tao oferowało za nie naprawdę dobrą cenę. Masz je przy sobie? Musi mieć, przecież bez nich jest gówno wart. Wi? Takemura? Co on tu robi? Też ma do ciebie parę pytań. Jeśli będziesz współpracował, może nawet uratuje ci tyłek. Już prawie z nim skończyłem. Schematy relika. Lepsze to niż nic, o ile znajdziemy kogoś, kto zrozumie cokolwiek z tego techno-bełkotu. Co z nim potem zrobisz? Jeszcze nie wiem. Mówisz poważnie? Znasz mnie. Bywam impulsywny. Okej, jest twój. Zostawię was. Mam nadzieję, że się dogadamy. Tak byłoby dla ciebie najlepiej. Wi, zapamiętam to. Strasznie tu gorąco. Nie dam ci nawet zbanki, bo... Ja pierdolę, popatrz. Co za nieludzkie metody. Ze mną od razu zobaczymy. Zostaniesz cały. Skurwysynę. To jak? No? Gotowy? Wyrzuć to wreszcie z siebie. Przecież widzę, że coś ci chodzi po głowie. Cały czas próbuję się rozgryźć. Chcę wiedzieć, z kim mam do czynienia. Na początku myślałem, że po prostu masz pecha, ale obserwowałem cię i już wiem, gdzie tkwi twój problem. Jesteś prostym chłopakiem z Haywood, który chciał spróbować sił poza swoim podwórkiem. I nagle okazało się, że jedyne, co robisz dobrze, to okradanie kosiarzy. Sporo wiesz na temat mojej przeszłości. Miałem przebłyski twoich wspomnień tak samo jak ty moich. To nie jest istotne. Interesuje mnie, dlaczego się mnie uczepiłeś. Chcę z tobą współpracować. Twoje plany nie brzmią sensownie. Chcesz zniszczyć Arasakę? Nawet nie wiem, co to znaczy. Wszystko w swoim czasie.
Myślę, że Arasaka to tylko chochoł. Ustawiłeś go, bo sam nie wiesz, czego chcesz. Śmieszny jesteś. Dostałeś nowe życie i nie masz pojęcia, jak się w nim odnaleźć. Niczym nie różnisz się od tych biednych sukinsynów przypiętych do paśników w megablokach. Powiem ci, dlaczego chcę zniszczyć Arasakę i powiem to tylko raz. Chcesz usłyszeć? Powiedz. Widziałem, jak korporacje zabierają farmerom wodę, a potem ziemię. Jak zmieniają Night City w maszynę do łamania ludzi. Do drenowania ich z pieniędzy, ze szczęścia, z marzeń. Od dawna kontrolują nasze życie, a teraz chcą sięgnąć po nasze dusze. Przesadzasz. Wi, gówno wiesz i gówno rozumiesz. Ja wydałem im wojnę nie dlatego, że ubiera mnie kapitalizm i nie z żalu za dawną Ameryką. To jest wojna ludzi przeciw systemowi, który wymknął się spod kontroli. Walka z pierdolonymi siłami entropii, rozumiesz? Zrobię wszystko, żeby ich pokonać. Jeśli trzeba będzie zabijać, to będę zabijał. Jeśli będę potrzebował twojego ciała, to wezmę je sobie. Kurwa! Jeszcze nie rozumiesz. Ale przyjdzie na to czas.